Szczęść Boże, dziś moimi gośćmi są ksiądz Jan Kleszcz i ksiądz Antoni Ablam, a rozmawiać będziemy o temacie absolutnie istotnym – odchodzeniu ochrzczonych z Kościoła. Księże Janie, miłość jest największym przykazaniem. Czy Kościół, który pozwala na apostazję, kocha? Myślę, że trzeba byłoby rozpocząć pewnie od tego, że warto przypomnieć, że temat apostazji, owszem, jest w tej chwili mocno medialny. Pojawił się w przestrzeni medialnej. Kto wie, czy nie stoją za tym ktoś, kto jakby to syci. Natomiast generalnie rzecz biorąc, oczywiście w niczym nie próbując banalizować tematu, historia zbawienia zna odejścia. I można byłoby nawet pewnie zaryzykować stwierdzenie, że historia właśnie zbawienia, historia Kościoła jest historią odejść, może też powrotów. I na tym tle pytanie o to, czy Kościół pozwala. Myślę, że daleko bardziej chodzi o to, że Kościół co najwyżej uznaje, potwierdza, cokolwiek by nie powiedzieć, bardzo bolesny fakt. Ale jednak jakby tu kwestia, nazwijmy to, przyzwolenia jest czymś spoza porządku. Punkt ciężkości jest gdzieś indziej. Zupełnie gdzieś indziej. Mało tego, chyba dobrym obrazem tego wszystkiego jest ta przysłowiowa matka, która widzi dramat swojego dziecka. Straszny dramat, w którym ona nie jest mu w stanie pomóc i milczy. Tu w tym momencie, owszem, chcemy właśnie w tym zobaczyć tę wielką miłość Kościoła, który nie próbuje w żaden sposób uprawiać terroryzmu i porywactwa w stosunku do ludzi, którzy podejmują taką decyzję. A powtarzam raz jeszcze, historia Kościoła, historia zbawienia zna przecież takie wypadki, to wpisane w całe dzieje, żeby sięgnąć do najbardziej dramatycznych. No Judasz odszedł. Mało tego, my pamiętamy taką scenę, takie wydarzenie z Ewangelii świętego Jana, czy w Ewangelii świętego Jana, kiedy tuż po ewidentnym znaku, jakim było rozmnożenie chleba w Kafarnaum, Chrystus uznał, że jest dobry kontekst na to, żeby mówić o Jego wielkiej nadziei, o obecności, eucharystycznej obecności. I wtedy cała tona ludzi odeszła. To dramatyczne pytanie, co i ty, wy też chcecie odejść? No, uratował nas Piotr wtedy, nie? Natomiast mało tego, pamiętamy też tę scenę, kiedy Pan Jezus wędrował po ziemi palestyńskiej i przy do Gerazeńczyków, którzy powiedzieli, nie, odejdź od nas. To też jest jakieś odejście. Owszem, to są bardzo wielkie fakty, których zapominać nie wolno. Mało tego, historia 20 wieków Kościoła też zna nawet bardzo spektakularne wydarzenia, które jakby potwierdzają to, że ludzie dokonują wyboru. I owszem, tutaj trzeba byłoby się odwołać do chyba najbardziej podstawowego odniesienia, jakim jest wielka miłość Boga stwarzającego człowieka i czyniącego z człowieka swego partnera i ofiarującego człowiekowi rozum, czyli zdolność poznawania rzeczywistości i wolną wolę z przywilejem wybierania. I jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, że chce, no może drastyczne to jest, ale jednak chce zobaczyć swoje szczęście, spełnienie, swój cel, no nie wiem, w gwoździu wbitym w ścianę, no szczęść Boże ma prawo. Ma prawo. Bez względu na konsekwencje. Niezależnie od konsekwencji ma prawo. Takie dał nam Pan Bóg przywilej, że możemy. Dopytam jeszcze mocniej.
pomimo to, że konsekwencją może być nawet śmierć wieczna, to dalej jest miłość. Jest to bolesne, okropnie bolesne, że ktoś odchodzi, tym bardziej, że zda się, że całe dzieło męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, no jakby staje się próżne. Mało tego, no, zwykle odchodzą z Kościoła ludzie, którzy no, nie mają 3 lat. Mało tego, w lwiej części wszyscy jesteśmy ochrzczeni jako dzieci. A to oznacza, że przez jakąś ilość lat ten Kościół inwestował w to dziecko. Wspólnota Kościoła jakoś zadbała o to dziecko w jakiś sposób. A to, że ten ktoś jakoś, powiedzmy sobie, nie odkrył obecności Pana Boga, jest to też okropnie bolesne. Ale jednak miłość pozostaje. Chrystus kochał wszystkich. Kościół trudno, żeby robił cokolwiek innego. Niełatwo tak to zobaczyć. Niełatwo w tej wolności zobaczyć pełną miłość. Człowiek trochę chyba chciałby, żeby ktoś go ograniczył, zatrzymał. A rzeczywiście tutaj napotykamy na tą odpowiedzialność, to zadanie rozpoznawania własnym rozumem, korzystania z dorobku Kościoła i wybierania. Pan Bóg, Pan Jezus w moim najgłębszym przekonaniu dał nam wystarczająco dużo narzędzi, które pozwalają nie popełnić tego złego wyboru. Mało tego, no, cokolwiek by nie powiedzieć, my nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Mało tego, no, w tej przestrzeni mamy pasterzy, którzy w sposób, powiedziałbym, jednoznaczny, wiarygodny pokazują, a i tu pojawia się rzeczywiście jakaś zinstytucjonalizowana formuła możliwości apostazji. Skoro mówimy o tej pomocy, w tej chwili dzieje się rzecz przedziwna i tu pytanie do księdza Antoniego. Czytając różnego rodzaju artykuły w mediach, znajduję mnóstwo zarzutów wobec Kościoła, wobec księży, wobec tego, że księża nie pozwalają na apostazję, że blokują na apostazję, że trzeba płacić, że nie można pocztą. Mnóstwo różnego rodzaju zarzutów. Proszę księdza, pytanie do księdza jako do specjalisty prawnika. Czym jest apostazja? Co jest prawdziwe w tych zarzutach? Czy w ogóle coś jest prawdziwe? Czy to jest jakieś nieporozumienie dwóch porządków? Ja myślę, że musimy się odwołać w ogóle, czym jest apostazja. Dlatego wystąpienie z Kościoła niekoniecznie jest automatycznie apostazją, bo występują z różnych powodów. Jedni mogą nie zgadzać się ze strukturą hierarchiczną Kościoła, nie uznawać zwierzchnictwa papieża, mogą błądzić, tak? Popełniają herezję albo schizmę, za które też jest przewidziane ekskomunika, tak jak za apostazję. Natomiast wracając do samego początku, sięgnięcie do terminu, to trzeba zobaczyć drugi list do Tesaloniczan. Tam używa się to pierwsze słowo apostazja, czyli odłączenie, odejście od Chrystusa. I historia jakby na przestrzeni wieków zna takie przypadki. Owszem, kodeks prawa kanonicznego wydany przez Jana Pawła II używa 3-krotnie, w 3 kanonach było użyte słowo apostazja, które należy było dokonać przez akt zdeklarowany. Ale tak naprawdę nikt z prawników nie potrafił tego określić i papież Benedykt XVI w 2009 roku wycofał ten zapis i dał możliwość albo nakaz konkretnym episkopatom, aby wypracowali procedurę wystąpienia. Stąd mamy dekret, który daje możliwość dla duszpasterzy, w jaki sposób należy przyjąć wystąpienie z Kościoła, jak również możliwość powrotu. Nie jest to dekret, który mówi o apostazji, jest to wyjście z Kościoła z jakiegoś powodu. I dlatego tak ważne jest czytelne deklaracje, dlaczego ta osoba chce wystąpić z Kościoła. Jak właśnie rozumiemy wyjście z Kościoła?
Wspomniał też tu ksiądz drugi termin ekskomunika. Jak to wszystko razem połączyć w tej przestrzeni dzisiejszej? Stricto dotykając apostazji, jest to odejście od wiary chrześcijańskiej. Więc ten, kto występuje z Kościoła, a wierzy w Pana Boga, on nie jest jeszcze apostatą. Musi zerwać z praktyką, musi zerwać z Jezusem Chrystusem. Chociaż nadal pozostaje katolikiem, jest ochrzczony. Nadal pozostaje chrześcijaninem. Ekskomunika, czyli kara za odłączenie od wspólnoty Kościoła, od tej jedności, jest przewidziana przez kodeks prawa kanonicznego jako tych, którzy porzucili jedno z Kościołem. Dlatego ta kara, ponieważ człowiek, który ukształtowany ma być i tworzyć tą wspólnotę Kościoła, jakby świadomie zrywa z tym Kościołem i z jego pasterzami, którzy prowadzą do Jezusa Chrystusa. Mówiąc o apostazji, to myślę, że dobrym wzorcem albo dobrym odniesieniem jest przypowieść o synu marnotrawnym, który odszedł od ojca, zabierając dobra, roztrwonił, ale później wrócił. I Kościół czeka na apostatów, na tych, którzy porzucili Kościół, daje im możliwość też powrotu. Czy rzeczywiście tak łatwo zwrócić? Zawsze jest to zadanie domowe każdej ze stron, bo odwołując się do obrazu, którym posłużył się ksiądz Antoni, my pamiętamy ten zapis, w którym w przypowieści Pana Jezusa, w którym ten młody sam najpierw dorasta do powrotu i wraca do domu ojca i tam jest co najwyżej potwierdzony w tym. Natomiast rzeczywiście, jak wspomniałem, to jest zadanie domowe dla wszystkich, bo powrót, no i nie tylko powrót, bo i odejście jakoś stawia wszystkich nas wobec tematu chyba najbardziej podstawowego, w moim głębokim przekonaniu, mianowicie pokazania, czy w jakiś sposób podprowadzenia tych ludzi, którzy stoją na krawędzi takiej decyzji, pokazania, że ten Pan Bóg jest po ich stronie cały czas. Bo jeżeli ta apostazja, ta alienacja jest rzeczywiście świadomym wyborem, no to trzeba pytać, dlaczego tak się stało? Skąd się to wzięło? Zwykle, owszem, my możemy mówić, bardzo często się mówi o całym ciągu zaniedbań, które najprościej streścić w tym, że za przyjętym chrztem poszło nic. Na pewno tak. Ale ten człowiek dorasta, ten człowiek widzi, odkrywa świat. Poznaje ten świat i gdzieś w tym wszystkim ten Pan Bóg przez niego jest nieodkryty, jeśli traktować odchodzącego jako dojrzałego człowieka, jako partnera. To w tym momencie oczywiście pozostaje temat właśnie pokazania, zaznaczenia w świadomości tego człowieka, tego, co ksiądz Antoni przypomniał. Ów młodzieniec pamiętał, że w domu ojca było bezpiecznie, bo mieli pod dostatkiem chleba. Tu już mówimy o rozwiązaniach, tak. Natomiast no. Jeżeli pozwolicie, zatrzymałabym się na samym terminie, bo próbuję to zrozumieć. Rzeczywiście do rozwiązań przejdziemy później. Natomiast czytając na mnóstwo stron internetowych, spędziłam kilka godzin analizując to, co dzieje się pod różnymi rodzaju hashtagami, zachętami, stronami stworzonymi specjalnie do. I rzeczywiście tych informacji jest coraz więcej. One też płyną z bardzo konkretnych stron, z bardzo konkretnych stowarzyszeń. I znalazłam na przykład kilka takich aktów, to się nazywa akt apostazji, ale każdy jest inny. Jakieś oświadczenie, jakiś akt, jakieś długie streszczenie, w którym autorka powołuje się na Konstytucję Rzeczpospolitej i na Unię Europejską. Tam już jeszcze dyrektywy powinny być. Tak, są oczywiście, tak. I teraz tak, wiem trochę, że zaskakuję, że pokazuję to teraz, natomiast księże Antoni
No właśnie, z punktu widzenia prawnego, czy to w ogóle ma się jakoś do prawa kanonicznego? Jak to jest? Kościół jest odrębną instytucją od państwa i mieliśmy kilka rozpraw sądowych, również rzecznika ochrony danych przed RODO, kiedy były prośby, aby wypisać z Kościoła katolickiego. Ostatecznie w 2006 roku był wydany werdykt przez prawo polskie, prawodawstwo polskie, Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, że Kościół ma prawo sam decydować o wypisie lub wpisie człowieka w księgi metrykalne. I skoro rodzice przenoszą dziecko, prosząc, aby Kościół ochrzcił, to również podejmują obowiązek przekazania temu dziecku wiary. I to rodzice z własnej woli, nieprzymuszony, proszą o chrzest. Nie powołując się na konstytucję. Tak, właśnie, nie powołując się na konstytucję, więc myślę, że tu czyli teraz... cały czas pokazujemy, to są dwa porządki, to nie jest oczywiście, tak, że to jest jeden oczywiście. Porządek. Natomiast to, co mówiłem przed chwilą, bardzo istotne jest, dlaczego taka osoba występuje, jak to zakwalifikować, czy to będzie schizma, czy to będzie herezja, czy to będzie rzeczywiście apostazja? Czyli rozumiem, że to nie jest tak, jak znowu mówi się na stronach, że ktoś sobie napisze dokument, że ubiega się o apostazję, przychodzi do księdza proboszcza i już będzie uznany za apostatę. No nie, dlatego jest wypracowana instrukcja, dekret, który daje nam narzędzie i możliwości, jak duszpasterzy mają przeprowadzić tą rozmowę, to spotkanie i wywnioskować, czy ta osoba rzeczywiście, to jest jej deklaracja, czy po prostu wzięty z internetu papier, który pod wpływem emocji został przedłożony w kancelarii. Niezależnie od całego ciągu ważnych spraw, jakimi są motywacje, które też są odrębnym w moim głębokim przekonaniu faktem i rzeczywistością, rzeczywiście pozostaje wielkim, ogromnie wielką przestrzenią, może w ten sposób, sposób. Rzeczywiście wspomniany przez księdza Antoniego fakt, czy wezwanie, czy zobowiązanie do rozmowy wyzwala jakiś lęk. To na podstawie tych kilku zdarzeń, które mi się przyszło stawić czoła. Lęk. Ludzie obawiają się tej rozmowy z własnym proboszczem. Myślę, że obawiają się przede wszystkim z tego powodu, że jak sam raz pojawiło się to przynajmniej w moim odniesieniu, w moim wypadku, obawiają się, że ksiądz będzie próbował ich nagabywać, żeby oni zmienili zdanie, albo żeby to jeszcze raz przejrzeli. Natomiast myślę, że to jest z założenia błąd, dlatego że ksiądz ma, proboszcz za zadanie w tym momencie, przede wszystkim jakby doprowadzić, to ksiądz Antoni ich sprawdza, bo biegły w tym temacie, ma w jakiś sposób, nazwijmy, mieć głębokie przekonanie, że ten wybór jest wyborem, że to nie jest przypadkowe, że mało tego, że ktoś, kto ten wybór podejmuje, i to jest chyba największy akcent tego, jest świadomy skutków i konsekwencji, które z tego wypływają. Przedstawiacie tutaj zupełnie inaczej ten aspekt niż mam wiedzę po tych artykułach, które są w internecie. Rzeczywiście pokazuje się zupełnie inaczej. Słucham ale dalej może, ciekawości. Może to trzeba byłoby wrócić, pani Doroto, do tego, od czegośmy zaczęli, że temat apostazji, w jakikolwiek skutku, o którym mówił ksiądz Antoni, jest tematem medialnym. Trudno go banalizować, ale powtarzam raz jeszcze, no, to nie jest coś, co ma spowodować, że ktoś będzie sobie włosy z głowy wyrwał. Owszem, wrócę do tego, to jest odruch proboszcza. Jest to bolesne, mocno bolesne.
Ja daleko bardziej wolałbym rozmawiać ze swoimi parafianami czy mieszkańcami parafii o tym, co my możemy zrobić, żeby pchnąć Królestwo Boże do przodu, aniżeli o tego rodzaju sytuacjach. Natomiast rzeczywiście w moim głębokim przekonaniu to powoływanie się na konstytucję, na dekrety czy postanowienia Parlamentu Europejskiego sprawiają wrażenie swojego rodzaju zasłony dymnej, którą zasłania się podstawowy, najbardziej istotny temat dramatu tego, że człowiek nie odkrył tego Pana Boga, nie spotkał się z Nim, nie uprawia z Nim jakiejkolwiek więzi. Konsekwencje tego są też różne, wracając do tematu spowiedzi, bo próba, nazwijmy to, logicznego w tym momencie zaproponowania, to proszę swój akt złożyć w sposób czytelny. To znaczy złożyć tak, jak się składa oświadczenie wiążące. Wyzwala jakiś, powiedzmy sobie, odruch. No nie, zaraz, no ja przyniosłem kwit. Czyli zwykle jest taki sposób zdystansowania się od własnych emocji. Dokładnie. Mało tego, spotykaliśmy się, czy spotykamy się też z próbami, nazwijmy to, listowego, czy powiedziałbym rozwiązania tematem, my prześlemy list i zróbcie sobie co chcecie. Ja postanowiłem. No właśnie, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo też znalazłam to w zarzutach. Jak to jest z listownym zgłaszaniem apostazji? Z listownym zgłaszaniem apostazji nie ma takiej możliwości, nie mamy możliwości weryfikacji, czy ta osoba, która wysłała nam list, rzeczywiście zrobiła to we własnym imieniu. Druga sprawa, czy podpis złożony pod tym aktem jest rzeczywiście podpisem osoby, która składa ten akt apostazji. Tak. Można by się pokusić, żeby potwierdzić taką akt apostazji przez notariusza albo adwokata kościelnego, no ale też wracamy do punktu wyjścia, że trzeba spotkać się z drugim człowiekiem. Dokładnie. W tych przepisach, które daje nam dzisiaj Konferencja Episkopatu Polski, jest wyraźnie zaznaczone, że należy podać powód, dlaczego, z jakiej przyczyny. Czytelnie podać powód. Tak, czytelnie podać ten powód, z jakiej przyczyny ta osoba chce wystąpić. I ksiądz, czy proboszcz, czy wikariusz, który posługuje w parafii albo przyjmuje taki akt apostazji, musi nabrać pewności, że to jest przekonanie tej osoby. Musi pouczyć też, do czego ten akt skutkuje. Czyli jak rozumiem, to znowu jest ten element spotkania tak obecny w Kościele. Sakrament pokuty i pojednania nie przez internet, nie przez komórkę, tylko w spotkaniu, bo o to spotkanie chodzi. I tutaj też kolejny element, gdzie to spotkanie, tą miłość w praktyce widać. Nawet jak ta osoba rzeczywiście chce odejść, chce zerwać, to ma możliwość tej relacji, jest to spotkanie. Zawsze wszystko dokonuje się właśnie w przestrzeni obecności i spotkania i niestety tu z bólem trzeba stwierdzić, że ta zasłona dymna, o której pozwoliłem sobie przed chwileczką powiedzieć, ma też jeszcze inny wymiar, który trochę niszczy to spotkanie, dlatego że ci, przynajmniej kilka osób z grona tych, których byłem świadkiem czy uczestnikiem tej rozmowy, świadkiem tej apostazji, sięgają po jeszcze jeden, trochę wydaje mi się bolesny temat obrażania. A to ksiądz przestaje być księdzem, tylko zaczyna być panem. Bolesne. Dlatego, że pojęcie księdza nie jest pojęciem religijnym, tylko kulturowym. Prawda? A to o Kościele pisze się tej waszej instytucji. Nie? Więc to są, jakby mówię raz jeszcze, takie niesmaczne próby rozwiązania, potwierdzające to, że ktoś jest
daleko bardziej pełen emocji, aniżeli rzeczywistej, powiedziałbym, przygotowanej decyzji o odejściu. Mało tego, sprawia to też czasami wrażenie takiego jakby jednorazowego, tylko i wyłącznie gestu. Bardzo wielu z nas pełni funkcję rodziców chrzestnych, czy pełnimy funkcję świadków różnych wydarzeń. Jakby naturalną, oczywistą rzeczą jest przypomnienie w tych konsekwencjach, które z tego wypływają. O konsekwencjach to pewnie ksiądz Antoni lepiej powie. Jest to, że no, trzeba powiadomić ludzi. Byłem twoim ojcem czy matką chrzestną i niestety przestałem być. I to musi wybrzmieć. Reakcja na taką informację no, też budzi czasami, powiedziałbym, ogromny dystans, ogromną reakcję, nazwijmy to, dezaprobaty dla propozycji. Nie? Ten sposób, nazwijmy to, tej alienacji, no, trochę się czasami wymyka z przestrzeni właśnie tej obecności, o której mówimy. Chyba trudno wziąć pod uwagę wszystkie te relacje, wszystkie te aspekty, które są konsekwencją. I tu właśnie do konsekwencji przejdę. Jakie są konsekwencje apostazji? Konsekwencja apostazji jest ekskomunika, czyli kara, wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Ekskomunika. Wyłączenie z Kościoła, które powoduje, że taka osoba nie może pełnić funkcji w Kościele, nie może również być ani chrzestnym, ani chrzestną. Nie może również być świadkiem na ślubie, jak również takiej osobie nie możemy udzielić żadnego sakramentu, jak również no, nie możemy udzielić pochówku katolickiego, chrześcijańskiego. Czyli patrząc na to głęboko, patrząc z perspektywy duchowości, to jest jasne, wyraźne zerwanie relacji z Panem Jezusem, którą Kościół tylko po prostu poświadcza. Mówi tak, rzeczywiście tak jest, skoro tego chcesz, to ja ci na to pozwalam. Ex communio, zerwanie ze wspólnotą. Nie tylko wspólnotą Kościoła jako takiego, ale Kościół jest też obecnością Chrystusa, więc jakby zerwaniem z Nim. I trudno, żebyśmy w stosunku do tego kogoś jakby próbowali wbrew jego woli cokolwiek mu ofiarować, bo wybrał. Rozumiem, księże Antoni, że wybrał aż po śmierć wieczną. Może do tego nawet dojść. Oczywiście, oczywiście. Na pewno tak. Stąd płynie ten ból, o którym w kółko powtarzam, jak refrenem jednej piosenki. Ogromny ból. Właśnie coraz bardziej to do mnie dociera. Czym innym jest to, co nam się przekazuje w większości artykułów, a czym innym jest to, czego dotykamy, zwłaszcza z perspektywy, kiedy się doświadcza relacji z Chrystusem, kiedy wie się, jak to ważne i jak głębokie. Pozwoliłem sobie chwilę temu powiedzieć, że takim największym dla nas problemem jest właśnie to, ażeby pokazać tym ludziom, że nawet uczestnicząc w tym bardzo bolesnym akcie, no też w jakiś sposób potwierdzamy to, że oni są w przestrzeni miłości Boga, no i miłości Kościoła, bo inaczej nie sposób. Możemy się za nich modlić, co możemy robić? Oczywiście, że kiedy popatrzymy na to przez pryzmat nauki o Kościele, który jest duchowym, mistycznym ciałem Chrystusa, idąc w kierunku, powiedzmy sobie, integralności ciała, kiedy się skaleczymy, to boli. I trudno, żeby Kościół jako wspólnota nie reagował na ból, nie reagował taki we właściwy sobie sposób, formułując precyzyjnie to, stwierdzając, formułując pytanie o ten fakt i prosząc tego, który jest w
fundamentem i istotą Kościoła Chrystusa, więc jakby dzieląc z nim te swoje znaki zapytania, wątpliwości i troskę o tych ludzi. To streszcza się w modlitwie naszej. To chcemy zawsze zawrzeć w modlitwie, a z drugiej strony, owszem, ten ból pozostaje też jakoś tematem swojego rodzaju memento dla funkcjonowania Kościoła, dla posługiwania Kościoła. Memento, które wzywa do, powiedzmy sobie, na zrobienia wszystkiego, co jest możliwe, ażeby wszyscy ci, którzy są w Kościele, którzy tworzą ten Kościół, uznawali to jako swój dom, swoją rodzinę, czy ten organizm, który tworzą. Ten organizm, który w jakiś sposób, nazwijmy to, jest ich godnością, bo tak to powinno być. No właśnie, mówi ksiądz o zaniedbaniach, o przyczynach wychodzenia, że to jest właściwie końcówka tak tego, że po Chrzcie Świętym już zaczęło się to zaniedbanie. Rozumiem, że tu odpowiedzialność jest po stronie różnych ludzi. Z jednej strony może to być odpowiedzialność w rodzinie, z drugiej strony odpowiedzialność w kościele, z trzeciej strony pewnie jeszcze odpowiedzialność historyczna, bo jak popatrzymy na czasy komunistyczne, które skończyły się tak niedawno, to wszystko idzie różnymi torami i prowadzi do tego, że wiara jest coraz bardziej nierozumiana, coraz bardziej odrzucana. Znaczy, na pewno pani ma rację, pani Droga, że to, co na nas wpływa, to, co ma na nas wpływ, jest różnorodne. Na takie decyzje głęboko wierzymy, że składa się cały proces. Proces, w którym są obecni ludzie, jacyś ludzie, obecne są jakieś okoliczności, to tak jak w drodze, nie? Jakieś, powiedziałbym, priorytety, też jakieś doraźne pewnie doświadczenia, to wszystko jest prawda. Natomiast zawsze, powtarzam raz jeszcze, sprowadza się to do jednego, że gdzieś zabrakło tego podstawowego, nazwijmy to, potwierdzenia, że miłość jest obecnością. Gdzieś jakoś tej obecności zabrakło, czyjejś obecności zabrakło, z której wyrosły zaniedbania, które jakby doprowadzają do takiej tragicznej decyzji. Ksiądz już od wielu, wielu lat jest proboszczem. Czy różnią się od siebie ludzie, którzy przychodzili z prośbą o apostazję kilka, kilkanaście lat temu, a teraz w ostatnim czasie? Najszczerzej mówiąc, ja temat ten znam z doświadczenia właściwie ostatnich lat. Przedtem owszem słyszeliśmy o odchodzeniu z Kościoła, to były takie informacje płynące z Zachodu o odchodzeniu z Kościoła z powodów ekonomicznych, które też jakoś miały swoje przełożenie na funkcjonowanie ludzi w Kościele. Myślę, że próbując odpowiedzieć na pani pytanie, trzeba byłoby znowu zatrzymać się na tych wielkich emocjach i presji mediów, które ograniczają to, co mówimy cały czas, ograniczają całe dzieło do jednorazowego faktu, który ma zakończyć wszystko. Nie? Kiedyś, jeżeli ktoś balansował nad, powiedzmy sobie, czy wobec, nie nad przepaścią, ale wobec decyzji o alienacji, myślę, że podejmował przede wszystkim sam ogromnie wiele starań, żeby obronić swoją decyzję o alienacji wobec samego siebie. Dzisiaj zda się, że raz po raz zwycięża presja chwili, media znowu, które jakoś
No, zresztą o tym cały czas mówimy, że te decyzje jakby no, są takimi trochę Filipami z konopi. Czyli jak rozumiem, kiedyś ludzie bardziej starali się być w zgodzie z samym sobą, a teraz odnosi ksiądz wrażenie, jakby to była decyzja narzucona kogoś z zewnątrz? Może nie tak, albo nie tak ostro. Nie? Natomiast rzeczywiście ta sfera emocjonalna tym razem odgrywa chyba większą rolę. Sfera emocjonalna, czyli złość, poczucie skrzywdzenia. Pewnie też. Pewnie też. A co ksiądz ma na myśli, mówiąc o sferze emocjonalnej? Może właśnie to, że gdzieś zabrakło tej bliskości, tej obecności, tego kogoś, który by pokazał, że w Kościele jest miejsce, czy przy Chrystusie jest miejsce, które pozwoli rozwinąć siebie, ukształtować siebie, być szczęśliwym. Księże Antoni, obserwuje media, obserwuje internet, wciąż do tego się odnoszę, bo rzeczywiście w tej chwili to temat, który coraz bardziej się pojawia, właściwie coraz go więcej w mediach. I odnoszę takie wrażenie, że doszło do ciekawego podziału. Można się z tych artykułów, z tych przesłanek dowiedzieć, że ludzie Kościoła to ci źli i jeżeli ja pozostanę w Kościele, to będę popierał tych złych. Natomiast poza Kościołem to jakby już wszyscy byli dobrzy i bezgrzeszni. Jak sobie połączyć tą grzeszność Kościoła? Ja myślę, że musimy sięgnąć do takiej bardzo dobrej książki jeszcze Karola Wojtyły wtedy, Osoba i czyn, w której tak w wielkim streszczeniu papież mówi i pisze, że należy oceniać czyn. Człowiek pozostaje dobry. W Kościele jest również grzech, ale poza Kościołem też jest grzech. Może inaczej nazywany. Natomiast Kościół nie przekreśla człowieka, przekreśla czyn. I czyn potrafimy nazwać, czy jest dobry, czy jest zły. Człowiek ma pochodzenie boskie i przeznaczenie boskie. I na tym się skupiamy. I na tym się skupiamy. I powiedzmy też jasno, że nawet jeżeli jakiś z księży mocno zgrzeszy, to i tak sakramenty przez niego udzielane są ważne. Oczywiście. I to jest kolejny bardzo, bardzo ważny aspekt, że to, co teraz się promuje, to, co się tak, a nie inaczej pokazuje, prowadzi do de facto pozbawienia nas wszystkich sakramentów, odcięcia się od tych sakramentów. My jesteśmy szafarzami sakramentów, to Chrystus udziela łaski. My jesteśmy tylko narzędziem. I myślę, że zwłaszcza teraz w tej dyskusji społecznej, która się toczy, warto to pokazywać. Kolejna jeszcze rzecz, znowu przyglądając się mediom, coraz więcej informacji o tym, że ludzie odchodzą z Kościoła, że coraz więcej ludzi odchodzi od Kościoła. A ja się zaczęłam zastanawiać, jaki jest kierunek tych wypowiedzi. Czy rzeczywiście pierwsze jest to, że ludzie odchodzą od Kościoła, czy może kierunek jest zupełnie inny? Im więcej się o tym mówi, im bardziej się nagłaśnia, tym bardziej zachęca się, doprowadza się do tego, że ludzie zastanawiają się nad tym, czy odejść i decydują się też zachęcani przykładami innych. Jak wy to widzicie z perspektywy Kościoła? Myślę sobie, Pani Doroto, droga, że najlepszą odpowiedzią na to jest sytuacja reakcji ludzkości wobec no, oczywistych obostrzeń związanych z pandemią. Był taki moment, kiedy znowu odwołam się do tego samego, z bólem przyszło nam przeżywać w zeszłym roku Wielkanoc w wycyzelowanych, powiedziałbym, ilościach ludzi. Tam zdaje się, o ile pamiętam, było 5 tak, nieśmiertelnych było dusz. Nie, więc to szokujące było. Mało tego, te w większym czy mniejszym stopniu te obostrzenia sanitarne no, towarzyszyły nam przez cały rok. Ale były też właśnie mniejsze i myśmy widzieli reakcje ludzi, którzy z radością wracali, którzy z radością biegli. I ja myślę, że to jest mocno przekłamane, że
ogromnie dużo ludzi odchodzi. Ja myślę sobie, powiedzmy sobie to, księże jasno, ja nie jasno, że to jest przekłamane. To jest okropne, okropne przekłamanie, tym bardziej, że mało tego, próby, nazwijmy to, znalezienia się w przestrzeni tych obostrzeń sanitarnych, znalezienia się w więzi Kościoła, w więzi religijnej, czyli w religii, w przestrzeni uprawiania swojej religijności, w której potrzebny jest ktoś, kto również przyjdzie z sakramentami, no jakby potwierdza to okropnie mocno, że prawda chyba trochę inna. Prawda jest całkiem inna, że te deklaracje, czy powiedzmy, że te opisy o tym, że w kościoły pustoszeją. Trochę inaczej to wygląda. Też się modlimy w intencji tych, którzy mają tylko taki ogląd i tylko widzą to, co chcą zobaczyć, żeby zbudować czasami swoje przedziwne, powiedziałbym, konstrukcje i swoje przedziwne, powiedziałbym, wnioski. To jest bardzo dobra wiadomość. Tą wiadomością czuję się podbudowana, bo przyznaję, że po studiowaniu przez kilka godzin stron internetowych nie było mi do śmiechu. Trudno tego nie widzieć. Natomiast no, też nie możemy ulegać temu wszystkiemu. Cokolwiek by nie powiedzieć, to takie osobiste motto, które dość często powtarzam, że cokolwiek by nie powiedzieć, to Pan Jezus i tak jest po naszej stronie. I tego się trzymajmy. Dokładnie. Pan Jezus jest po naszej stronie, my jesteśmy zwycięzcami. To, czym możemy dzielić się z innymi, to, że największym darem danym przez Pana Boga jest nasz rozum i wolność, ale wolność, z której korzystamy zgodnie z tym rozumem. I że miłość Kościoła polega na tym, że pozwala nam brać konsekwencje, jakiekolwiek by one nie były. Bo to jest wola samego Chrystusa, samego Pana Boga. Bo właśnie na konsekwencjach, no właśnie, polega ta miłość. Dokładnie. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Bóg zapłaci z całego serca. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Kłaniamy się. Szczęść Boże.